Pokémony Paradox wraz z innymi rewelacyjnymi kartami będą mieć swoją premierę w ten piątek wraz z wyjściem najnowszego dodatku Paradox Rift. Dlatego w dzisiejszym materiale omówimy ten dodatek, który zapowiada się naprawdę rewelacyjnie, a dodatkowo otworzymy sobie, jak już widzicie, tą paczkę przedpremierową, w której znajdują się aż 4 boosterki z najnowszego dodatku, więc jest szansa, że uda nam się trafić jakąś rzadką i drogą karcioszkę. Zobaczymy, jeśli ty jesteś ciekaw, oglądaj do końca, a dodatkowo po karty, na przykład z najnowszego dodatku, serdecznie was zapraszam do Poke Marketu. Z moim kodem twórcy macie 5% zniżki. No to co, bez przedłużania przejdźmy do otwierania tego sacuszka. Zobaczmy, co to jest w środku. Dobra ludziska, mamy naszą paczuszkę, otwórzmy ją i dowiedzmy się, jak wygląda w środku. Kawał porządnego plastiku, naprawdę nie chcę się zerwać. Mamy to. Zobaczmy, jaka promeczka z tego prelisa nas czeka. Tutaj, jeśli jesteście ciekaw, macie to, jak wyglądają wszystkie promeczki z tej paczuszki. O, mamy Iron Bundle, to już widać, więc wyciągnę. Ten najnowszy dodatek ma w sobie tą rewelacyjną szatę graficzną. To znaczy, mają tutaj specjalny znaczek, troszeczkę jak Pokémony z Sword and Shield, gdzie tam były Pokémony Single Strike oraz Rapid Strike. I tutaj jest podobnie, mamy Future oraz Ancient, czyli prehistoryczne. O, szukałem tego słowa. Wygląda to rewelacyjnie, strasznie mi się podoba. Zobaczmy najpierw, jak przedstawia się ten zestawik, jak się do niego dostanę. Mamy to. Ta karcioszka jest tutaj dość dużo, możliwe, że będzie warta, dlatego ją delikatnie odstawię na bok. To jest oczywiście nasza karta. O, jest też bardzo ciekawym Pokémonem. No i zobaczmy szybko, jaki zestawik by nas tutaj czekał. Dlaczego chciałem to sprawdzić? Z tego powodu, że niedługo, czyli w przyszłą sobotę, równo za tydzień, organizuję live'a razem z Fifim Pokémuchą, w którym będziemy właśnie otwierać prelisy, składać talie, walczyć ze sobą oraz może zorganizuję booster breaka, więc będziecie mogli kupić boosterki z tego dodatku na live'ie. Otworzymy je dla was, dlatego zobaczmy teraz, co potencjalnie może nas czekać w takim zestawie prelisowym. Golisopot tutaj, czyli mamy wodno-ognisty deczek. O, jest kolejny Iron Bundle, ciekawe. I jest Iron Moth, też bardzo ciekawy Pokémon, też tutaj z taką piękną graficzką. No wiadomo, że karty Holo i Reverse Holo mają tutaj dużo ładniejszy ten art style, z tego powodu, że są po prostu błyszczące. Elekid, raczej jakiś taki Pokémon Supporter. Magby, kurczę, ciekawe, mamy Baby Pokémony tutaj. Bill Transfer, Clavel, Lary, Mela, właśnie Supporter z najnowszego dodatku. Nemona, o, Parasol Lady. Chyba najdroższa illustration rarerka trenera. Właśnie to jest ta, Parasol Lady. Bardzo ładny art. O, i mamy pierwsze karty, pierwsze itemki, które są tutaj, widzicie, Ancient. I to tyle z takiego zestawu. I tak już dużo się dowiedzieliśmy o tym dodatku na podstawie tego zestawiku. A teraz idzie nam otworzyć nasze boosterki. O, tutaj widzicie, jakie potencjalnie Pokémony mogą zostać trafione. Przejdźmy do otwierania naszych karcioszek. Let's go! Kodzik dla was, proszę bardzo. Przechodzimy, zaczynamy od naszego wspaniałego Larego, który po prostu jest dość chyba niegrywalnym supporterem. Jan Mask, Surskit. Bardzo ciekawe, bardzo mi się podoba, kurczę, ale szybko powiem wam. Znaczy wiadomo, że ten dodatek wyszedł tak jak każdy inny, po 3 chyba miesiącach, ale nadal jak ten czas szybko miał, albo po 4 miesiącach? Kurczę, już nie pamiętam, ale jeszcze do niedawna mieliśmy premierę 151, a teraz, dobra, sprawdźmy, czy mamy pierwszy wersik bez dropa. Mamy Horsiego, średnia karcioszka. Jest pierwszy dropek! Mamy Toxtricity EX. Terastalizacją, bo nasz Pokémon elektryczny stał się teraz Pokémonem walczącym. Ciekawie, ciekawe. No to mamy pierwszy drop w najnowszym dodatku. No i oczywiście jakaś tam zwykła energia. Podoba mi się to, chociaż liczyłbym na jakieś illustration rarki, których jest strasznie dużo w tym dodatku, powiem wam. Dlatego, no, żeby uzbierać cały ten dodatek, albo trafić przynajmniej ulubione, będzie ciężko. Lecimy z kolejnym. Let's go! Proszę bardzo, kodzik dla was. I lecimy z kolejnymi karcioszkami.
Jeśli chodzi o najdroższe karty z tego zestawu, no to oczywiście są to Ultra Illustration Rerki, których troszkę jest. Ile dokładnie? Mamy 9 Ultra Illustration Rerek, z tym tylko pokemonowych, no bo mamy jeszcze trenerów. I no, o, tutaj jest bardzo ciekawy nowy itemek, a dokładnie tool. One możliwe, że będą grane, te tule i te płytki. Tam dużo teraz tych płytek wyszło, ale ja co grywalnością, jest Durant, się nie wypowiadam. Nie znam się na tym aż tak dobrze, więc zostawię to specjalistom. Jeśli chodzi chyba o najdroższą kartę, która aktualnie jest z tego setu, to jest Iron Moon, on się tak nazywa. Chodzi o, tego ziomeczka. To jego illustration rarka jest najdroższa. Yo! Zobaczcie, jak to wygląda! Techno Radar! Jakie one są piękne! I to jest reversowa karta. Podoba mi się, muszę ich mieć troszkę więcej. Pięknie, zobaczmy. Knuckle, niestety, jako druga karcioszka, więc bez szału. I ostatni, niestety, nic. No to jak mówiłem o... Jak on miał? Nie, to nie był Iron Moon. Nie pamiętam. Musicie mi dać chwilę, zanim się nauczę nazw tych Pokemonów, bo tam one mają jakieś takie dziwne nazwy związane właśnie z swoim byciem Ancient albo Future. To one są jakieś takie dość dziwne i trochę inne, ale spokojnie, wyrobimy się. A, no i w tym zestawie mamy też piękne karty Goldengo. Podobny był w wcześniejszym dodatku w Paldei Evolve z Spidopsem. No i teraz mamy właśnie z Goldengo, czyli Pokémon. O, jest kolejny psychodeliczny chyba art. Kurczę, czyli teraz Absol dołącza do naszego zestawienia. Pinsir i Tatsugiri, niestety, ale jest to za to jeden z dwóch Pokemonów smoczych w tym dodatku. Te Pokemony smoki zawsze dostają strasznie po dupie, bo jest ich bardzo mało. I Zekrom, niestety. Drugim Pokemonem smoczym w tym dodatku jest za to Altaria, która też ma swojego alt-arta tutaj, który też jest bardzo drogi, bardzo pożądany, ale nie dziwię się, bo wygląda rewelacyjnie. Trochę jak Dragonite z Evolving Skies. Dobra, no to co? Lecimy. Ostatni boosterek, zobaczmy, co takiego uda się nam urodzić z tego ostatniego boosterka. Jeśli nie trafimy tutaj nic, to na pewno trafimy coś rewelacyjnego z Fifi na live'ie, na który was serdecznie zapraszam, tak jak mówiłem, w przyszłą sobotę, dzień po premierze tego dodatku. Natu jako pierwsza karcioszka. Miło, miło. Widziałem, dużo opinii było, nie jestem pewny, ale słyszałem o tym, no i nawet jak sam na to patrzę, to też mam podobną opinię. Chodzi o wygląd, bo tych kart tutaj mamy Volcarone, tylko tą taką wersji właśnie Ancient. Kurczę, patrzcie, tak wygląda ta graficzka. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda ona na reversowych kartach, bo ta Future naprawdę wyglądała rewelacyjnie, więc nie mogę się doczekać, że te złote karcioszki, wracając do mojej myśli, wyglądają jakby były podróbkami. Bardzo są strasznie podobne do podróbek i to jest aż smutne. I trochę się z tym zgadzam, trochę tak wyglądają. No to co? Sprawdźmy, czy może w ostatnim boosterku mamy jakiś ciekawy drop z najnowszego dodatku? Nie, ale może ostatnia karta będzie jakaś fajna. Szczególnie, że na ostatnich się chyba znajdują full arty, złote karty, więc może jeszcze coś takiego będziemy mieć. Niestety, o kurczę. No to średnio, jeden jeksik na ten zestawik, ale spokojnie. Jak się tak myślę, które karty mi się najbardziej podobają z tego setu, to są trzy karty Illustration Rarki i to jest Plus i Minus i Mantykę. To są chyba trzy takie Pokemony, trzy karty, które tak naprawdę dla mnie wyglądają najciekawiej, najfajniej i mam nadzieję, że nie będą bardzo drogie. Dzięki temu łatwo je pozyskam. Możecie dać znać w komentarzach, jakie wam karty się najbardziej podobają z wszystkich, jakie chcecie zdobyć i co myślicie o tym dodatku. Do zobaczenia w piątek na materiale z ETB i w sobotę na live. Mam nadzieję, że będziesz. Do zobaczenia. Hej, hej.